Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dwudziestolatkom zawsze w was się kłania świat, cały świat. Dwudziestolatki, dwudziestolatki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej. Bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Piosenką ze spektaklu Noc w Teatrze. Dwudziestolatki w wykonaniu Bartka Cabonia i całego zespołu. Witam wszystkich słuchaczy radia RTM Staszic. Zapraszam do wysłuchania 691 wydania naszych audycji. Ta piosenka Dwudziestolatki kończy już serię piosenek ze spektaklu Noc w Teatrze, wystawionego 20 czerwca 2008 roku pod kierunkiem pana Krzysztofa Gumieli na scenie przed Hrubieszowskim Domem Kultury. Śpiewali młodzi artyści, którzy zdobywali swoje umiejętności artystyczne w Hrubieszowskim Domu Kultury w zespole Nikolaus pod kierunkiem pana Krzysztofa Gumieli. Do tego wspaniałego spektaklu jeszcze powrócę. Powrócę w czasie wakacji. Zaprezentuję państwu cały ten spektakl. A w tym wydaniu zapraszam do wysłuchania obszernej relacji z uroczystości Święta Konstytucji 3 maja, które tradycyjnie jest obchodzone w Hrubieszowie przed pomnikiem legionisty. Następnie zapraszam do wysłuchania reportażu z uroczystości poświęcenia odrestaurowanej cerkwi prawosławnej w Hrubieszowie. Naszą audycję zakończę drugą częścią koncertu Zapamiętaj imię moje, koncertu, który został zaprezentowany na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Teraz przenosimy się na plac przed pomnikiem legionisty, aby uczcić 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto 3 maja, święto Konstytucji. W naszym mieście tradycyjnie
jest obchodzone na placu przy kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja przed pomnikiem Legionisty. Już za chwilę rozpocznie się uroczystość. Są już zgromadzone tutaj pod oddziały 2. Pułku Rozpoznawczego. Uroczystość odbywa się z asystą kompanii honorowej 2. Pułku Rozpoznawczego. Za chwilę na miejsce uroczystego apelu wprowadzona zostanie kompania honorowa. Kompania honorowa maszerować. Kompanię honorową na dzisiejszą uroczystość wystawiła 2. Kompania Dalekiego Rozpoznania pod dowództwem... Pod oddziałem. Baczność na prawo. Patrz. Podporucznika Łukasza Nowacińskiego. Poczet sztandarowy w składzie. Dowódca pocztu, podporucznik Rafał Gieroba. Sztandarowy, chorąży Krzysztof Urban. Asysta, starszy sierżant Adam Pałyga. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest szef sztabu pułku, podpułkownik Sławomir Rydel. Pod oddziały. Baczność. Pod oddziały. Spocznij. Przebieg dzisiejszej uroczystości będzie się przedstawiał następująco. Podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt, odegranie hymny państwowego, wystąpienie okolicznościowe burmistrza miasta Chrubieszowa pani Marty Majewskiej, wręczenie awansu żołnierzom 2. Pułku Rozpoznawczego, przemówienie okolicznościowe dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego, odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. Na uroczystość przybył dowódca 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wraz z burmistrzem miasta Chrubieszowa panią Martą Majewską. Pod oddziały. Baczność. Na prawo. Patrz. Czołem zwiadowcy! Czołem partii! Baczność, spocznij. Rozkaz. Pod oddziały, baczność! Pod oddziały, spocznij! Proszę Państwa, teraz nastąpi podniesienie flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej na maszt. Jest to chwila bardzo ważna i podniosła, dlatego proszę o zachowanie spokoju i powagi jej należnej. Pod oddziały, baczność! Na prawo, patrz, poczet flagowy, baczność, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Czynności tej dokona flagowy starszy szeregowy Karol Knap, w obecności dowódcy pocztu flagowego starszego kaprała Pawła Krępi, asystuje kapral Piotr Haładyj.
pododdziały. Baczność! Pododdziały, spocznij. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Chrubieszowa, panią Martę Majewską. Czcigodni księża, panie dowódco i żołnierze asysty honorowej, panie, panowie komendanci, delegacje służb mundurowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, politycznych i pozarządowych, samorządowcy, mieszkańcy miasta Chrubieszowa, szanowni państwo. Obchodzimy dzisiaj święto narodowe 3 maja, upamiętniające uchwalenie w 1791 roku przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie, a po amerykańskiej drugiej na świecie konstytucji. Ustanowiła ona fundament przebudowy państwa w duchu oświecenia i zgodnie z zasadami konstytucjonalizmu, zakładającego oparcie ustroju politycznego państwa o spisaną ustawę zasadniczą wraz z wprowadzeniem zasady trójpodziału i równowagi władzy. Konstytucja 3 maja powstała w drodze kompromisu dwóch stronnictw dążących do wprowadzenia reform wzmacniających państwo, a wbrew obozowi dążącemu do zachowania dotychczasowego ustroju i swoich wpływów nawet za cenę zdrady narodowej. Gwarantując swobody obywatelskie, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia, stanowiła dokument tworzący tożsamość suwerennego narodu polskiego. Konstytucja 3 maja ustanowiła podstawy budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Usunęła wady ustrojowe Rzeczpospolitej, liberum veto, bezkrólewie, konfederacje i wolne elekcje. A w miejsce Rzeczpospolitej obojga narodów powołała unitarne państwo, Rzeczpospolitą Polską. Zmieniła także ustrój państwa, wprowadzając dziedziczną monarchię konstytucyjną oraz trójpodział władz z niezawisłymi sądami i rządem odpowiedzialnym przed Sejmem. Zrzuciła też protektorat Rosji, gwaranta nienaruszalności poprzedniego ustroju. Ustanowiła po raz pierwszy stałe podatki przeznaczone głównie na utrzymanie armii, ograniczyła oligarchię magnacką oraz nadała prawa polityczne mieszczanom miast królewskich. Mieszczanie uzyskali szereg praw przysługujących dotychczas jedynie szlachcie. Prawo posiadania przedstawicieli w Sejmie, zakaz uwięzienia bez wyroku sądowego, prawo nabywania szlachectwa i posiadania ziemi, prawo piastowania stanowisk oficerskich oraz urzędów w administracji państwowej i sprawowania godności duchownych. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, wprowadzającej reformy wzmacniające Polskę, było solą w oku zarówno magnatom, jak i naszym wrogom zewnętrznym, którzy podjęli wspólne działania w celu jej obalenia. Część magnatów, którym konstytucja odbierała uprzywilejowaną pozycję w państwie, posunęła się do zdrady narodowej i w celu jej obalenia oraz przywrócenia poprzedniego ustroju zawiązała z woli carycy Katarzyny II spisek pozostający do dziś symbolem zdrady narodowej, konfederacją w Targowicy. Na prośbę zdrajców w granice naszej ojczyzny wkroczyła 100-tysięczna armia rosyjska. Targowiczanie dążyli do obalenia szczytnego dzieła ustawy zasadniczej za rozsiewanie zarazków idei demokracji, głosząc, że armia carska przywróci wolność Polce i Polakom oraz zapewni wszystkim bezpieczeństwo i szczęście. W efekcie ich zdrady i rosyjskiej agresji wybuchła wojna w obronie Konstytucji 3 maja, podczas której doszło do bitwy pod Dubienką, w której Polacy pod dowództwem Tadeusza Kościuszki skutecznie stawili czoła 5-krotnie liczniejszej armii carskiej.
Przegrana wojna i przystąpienie do targowicy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wydał rozkaz złożenia broni, przesądziły o obaleniu konstytucji, a w konsekwencji do drugiego i trzeciego rozbioru oraz wymazaniu Polski z mapy Europy. Po upadku Rzeczpospolitej dzieło konstytucji pozostało ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny, przypominając naszym rodakom o walce o niepodległość. W czasie zaborów pamięć o niej podtrzymywała polskie dążenia do odbudowy własnego, niepodległego państwa i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Postanowienia konstytucji mające na celu budowę silnej i nowoczesnej Polski, liczącej się na arenie międzynarodowej, zjednoczyły naszych wrogów, którzy dokonali ostatecznie rozbioru Rzeczpospolitej. Musimy dziś pamiętać, że nasi wrogowie podjęli decyzję o likwidacji państwa polskiego wówczas, gdy najświetlejsze umysły naszego narodu podjęły dzieło naprawy Rzeczpospolitej i uchwalając konstytucję kładły fundament pod wzmacniające ją reformy. Twórcy i obrońcy Konstytucji 3 maja dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Na zawsze pozostaną dla nas przykładem nowoczesnego patriotyzmu i cnót obywatelskich oraz wzorem do budowania dobra wspólnego i walki w obronie o niepodległość. Cześć ich pamięci. Za chwilę zostanie odczytana decyzja ministra obrony narodowej oraz rozkaz dowódcy 2. Ochrobrzyskiego Pułku Kosmicznego w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy. Decyzję oraz rozkaz odczyta podporucznik Ewa Kokoć. Pododdziały. Baczność. Decyzja ministra obrony narodowej nr 2223 z dnia 27 kwietnia 2023 roku. Pododdziały. Spocznij. W ramach zajmowanego stanowiska służbowego na podstawie artykułu 140 ust. 1 oraz artykułu 136 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny niżej wymienionych żołnierzy z dniem 3 maja 2023 roku mianuje na stopień podporucznika, podporucznik Gieroba Rafał, podporucznik Mikuła Kamil. Decyzję podpisał pododdziały. Baczność. Z upoważnienia ministra obrony narodowej, dyrektor Departamentu Kadr, pan Gabriel Brańka. Rozkaz personalny nr 15 dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego z dnia 22 marca 2023 roku. Rozkaz personalny nr 16 dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego z dnia 28 marca 2023 roku. Rozkaz personalny nr 17 dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego dnia 17 kwietnia 2023 roku. Pododdziały spoczyń. Z dniem 3 maja mianuje niżej wymienionych żołnierzy na stopień starszego chorążego, chorąży Urban Krzysztof, na stopień chorążego, młodszy chorąży Kisielewski Krzysztof, na stopień młodszego chorążego, starszy sierżant Pałyga Adam, na stopień starszego sierżanta, sierżant Koman Andrzej, sierżant Mikołajczyk Andrzej, na stopień plutonowego, starszy kapral Brzozowski Mirosław, starszy kapral Głowacz Marcin, starszy kapral Jakubiak Bartłomiej, starszy kapral Szynkaruk Sławomir, na stopień starszego kaprala, kapral Hucz Sylwester, kapral Kołtun Marcin, kapral Markiewicz Emil, kapral Sadowski Tomasz, na stopień kaprala, starszy szeregowy Brus Leszek, starszy szeregowy Hraciuk Kamil, starszy szeregowy Rjucewicz Zbigniew, starszy szeregowy Jurkowski Patryk, starszy szeregowy Kotuła Dawid, starszy szeregowy Knap Karol, starszy szeregowy Krawczuk Damian, starszy szeregowy Musiał Piotr, starszy szeregowy Tyrka Jarosław, starszy szeregowy Żmura Przemysław, na stopień starszego szeregowego specjalisty, starszy szeregowy Bawuł Jacek, starszy szeregowy Bednara Marcin, starszy szeregowy Budzyński Tomasz, starszy szeregowy Bujury Daniel, starszy szeregowy Długosz Marek, starszy szeregowy Halastar Jarosław, starszy szeregowy Dziedzic Bartosz, starszy szeregowy Gołębiowski Damian, starszy szeregowy Jańczuk Andrzej, starszy szeregowy Jarmoluk Mateusz, starszy szeregowy Jaworski Grzegorz, starszy szeregowy Kotek Jarosław, starszy szeregowy Kowalczuk Marcin, starszy szeregowy Kowalczyski Andrzej, starszy szeregowy Krzemszowiec Paweł, starszy szeregowy Książek Jacek,
Starszy szeregowy Łopuszyński Paweł, starszy szeregowy Maciejewski Rafał, starszy szeregowy Mic Tomasz, starszy szeregowy Musiał Paweł, starszy szeregowy Niesteruk Jarosław, starszy szeregowy Pawelczyk Piotr, starszy szeregowy Sergiej Tomasz, starszy szeregowy Siwak Maciej, starszy szeregowy Skrzypczak Paweł, starszy szeregowy Wilk Mateusz, na stopień starszego szeregowego szeregowy Hunia Paweł, szeregowy Pierzyński Damian, szeregowy Poniat Marcin, szeregowy Stefaniak Piotr, szeregowy Szumski Bartłomiej. Rozkaz podpisał pododdziały. Baczność. Dowódca pułkownik Krzysztof Sarnowski. Żołnierze mianowani na wyższy stopień wojskowy do dowódcy wystąp. Pododdziały, spocznij. Wręczenia wyróżnień dokona dowódca 2. Oświeckiego Pułku Rozpomnoszczego pułkownik Krzysztof Sarnowski, zastępca dowódcy 2. Pułku podpułkownik Hubert Trusiuk, starszy podoficer dowództwa pułku starszy chorąży Andrzej Knap oraz burmistrz miasta Chrubieszowa pani Marta Majewska. Proszę o zabranie głosu dowódcę 2. Chrubieszowskiego Pułku naszego pułkownika Krzysztofa Sarnowskiego. Panie, panowie oficerowie, podoficerowie, szeregowi, pracownicy resortu obrony narodowej, władze administracyjne, samorządowe, drodzy mieszkańcy Chrubieszowa, czcigodni goście, kapelani i kapłani, drodzy mieszkańcy Chrubieszowa i okolic, obchodzimy dziś jedno z najważniejszych świąt narodowych, Święto Konstytucji 3 maja. Święto, które w polskiej tradycji jest dniem radosnego, patriotycznego celebrowania naszej państwowości. Wspólnie dziś pragniemy tutaj złożyć hołd twórcom Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która stała się testamentem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywateli, tolerancji, wolności wyznania i pokoju. Konstytucja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości okresu oświecenia. Umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego. Uchwalenie Konstytucji 3 maja miało i stało się dla nas dniem pokrzepienia i dumy narodowej. Dlatego naszym obowiązkiem jest codzienne pielęgnowanie pamięci o tych wielkich ludziach, o tych wielkich czynach, którzy to swoją ciężką pracą, zaangażowaniem, jednością w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra i nadzieja wolności. To właśnie tacy ludzie, takie wydarzenia budują naszą tożsamość narodową. Tożsamość, która pozwala nam przetrwać najtrudniejszy czas. I niech tacy ludzie i takie wydarzenia będą dla nas wzorem do naśladowania. Ale to także okazja, aby w obecności naszego społeczeństwa można było wyróżnić tak wielu żołnierzy, wręczyć akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe, odznaki i legitymacje spadochronowe skoczkom, którzy wykonali zadanie i osiągnęli pierwszy stopień, jakim jest uzyskanie tytułu skoczka spadochronowego. To właśnie dzięki takim ludziom, dzięki ich codziennej służbie, bo to nie jest praca. To jest ciężka służba, polegająca na realizacji wielu wyzwań, zarówno w jednostce wojskowej, jak i poza nią. Reprezentowaniem wartości, reprezentowaniem pułku na zewnątrz, w każdej uroczystości, w każdym działaniu.
Dlatego cieszę się, że tutaj na placu mogły paść nazwiska moich żołnierzy. Dziękuję wam za dobrą robotę. Gratuluję awansów, wyznaczeń na kolejne stopnie wojskowe. Ale pamiętajcie, że za tym zawsze idzie ciężka praca i odpowiedzialność za ludzi, których dostajecie w dowodzenie. Dzięki takiej ciężkiej pracy żołnierzy, którzy tutaj stoją, ale również tych, których tutaj nie ma na placu, nasz kraj, Rzeczypospolita, a w szczególności mieszkańcy Hrubieszowa, mogą spać spokojnie. Z tego miejsca jeszcze raz gratuluję nowo mianowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Życzę kolejnych sukcesów w dalszej służbie wojskowej. Bądźcie przykładem doskonałego żołnierza, kolegi, obywatela i miejcie w pamięci słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Honor służby jest jak sztandar. Sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem. Pamiętajcie, fortis et unita. Dziękuję. Za chwilę odegrana zostanie pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pododdziały. Baczność. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pododdziały, spocznij. Proszę podporucznika Szymona Bukowca o odczytanie apelu pamięci. Pododdziały, baczność. Na prawo. Patrz. Mieszkańcy Hrubieszowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy pomniku legionisty w Hrubieszowie, aby z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Wzywam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Do was wołam, potomni,
Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Stańcie do apelu! Na cześć polskich patriotów, twórców i obrońców Konstytucji 3 maja. Salwa honorowa! Pododdziały. Baczność! Pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńców i wiązanych kwiatów. W imieniu duchowieństwa miasta Chrubieszowa wieńce składa proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja. Pododdziały. Ksiądz... Baczność! Na prawo! Patrz! Ksiądz dziekan dr Wiesław Oleszek. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej, ojciec Wiktoryn Krysa. Proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ksiądz Marek Kuśmierczyk. W asyście Straży Miejskiej wieniec składa delegacja władz miasta. Pani Marta Majewska, burmistrz miasta Chrubieszowa, pan Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza miasta Chrubieszowa. W imieniu 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego kwiaty składa pułkownik Krzysztof Sarnowski, dowódca pułku, ksiądz kapitan Tomasz Serwin, starszy chorąży Andrzej Knap, ksiądz Jan Kotka. W imieniu Rady Miejskiej wieniec składają pan Leszek Kryszczuk, pani Anna Naja, przewodnicząca Rady Miejskiej, pan Artur Danilczuk, wiceprzewodniczący Rady. Kwiaty składa delegacja powiatu chrubieszowskiego w osobach. Pan Marcin Zając, członek zarządu powiatu chrubieszowskiego. Pan Paweł Kłosiński, dyrektor Wydziału Organizacji Kultury, Sportu i Promocji. Pan Sławomir Rusowski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności.
imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiązankę składają pani Czesława Nowak, pan Stanisław Sitarz. Delegacja służb mundurowych w imieniu Służby Więziennej major Mariusz Sokół, dyrektor Zakładu Karnego w Krubieszowie. Straży Granicznej kapitan Straży Granicznej Zbigniew Nowosad, kierownik zespołu do spraw logistycznych placówki Straży Granicznej w Krubieszowie. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Piotr Gronowicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krubieszowie. Kierownik oddziału celnego w Zosinie, młodszy inspektor Ryszard Krawczyk, komendant powiatowej policji, inspektor Wioletta Pawluk, komendant powiatowy policji w Krubieszowie. Kwiaty składa delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego koło obwodu Chrubieszów, 9 Pułk Piechoty Legion Ziemi Zamojskiej w Osobach. Pani Leokadia Owsik, prezes, pani Teresa Bittner, pan Bogusław Jakubiak. Kwiaty składa delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK, Okręg Wołyński, Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Krubieszowie w Osobach. Pani Grażyna Mirska, prezes, pani Katarzyna Lachowska, wiceprezes, pan Wojciech Lachowski, członek zarządu. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości powiatu chrubieszowskiego kwiaty składają pani Maryla Synczuk, pani Anna Naja, pan Tomasz Pańko. Kwiaty składa delegacja gminy Chrubieszów. Pani Paulina Szczepańska, pracownik referatu gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa. Pan Radosław Szkudziński, inspektor do spraw obsługi szkół i oświaty. Kwiaty składa delegacja Towarzystwa Regionalnego Chrubieszowskiego w Osobach. Pani Emilia Feliksiak, prezes. Pan Henryk Lebiedowicz, wiceprezes. Wiązankę składa delegacja z zespołu szkół nr 3 imienia Tadeusza Kościuszki w Chrubieszowie. Kwiaty składa delegacja pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Wiązankę kwiatów składa delegacja szkoły podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chrubieszowie. Wiązankę kwiatów składa delegacja zespołu szkół nr 1 w Grubieszowie. Wiązankę kwiatów składa delegat z zespołu szkół nr 4 w Grubieszowie. Delegacja szkoły podstawowej nr 1 imienia Bolesława Prusa w Krubieszowie. Wiązankę kwiatów składa delegacja szkoły podstawowej nr 3
imienia majora Henryka Dobrzyńskiego Hubala w Rubieszowie. Pododdziały. Baczność. Pododdziały. Spocznij. Pododdziały. Baczność. Na prawo. Patrz. Kompania honorowa. Sztandar odprowadzić. Pododdziały. Baczność. Pododdziałami do rejonu zakwaterowania odmaszerować. Pododdziały, spocznij. Zapraszam teraz do wysłuchania reportażu z uroczystości poświęcenia Hrubieszowskiej Cerkwi po zakończeniu prac renowacji tego wspaniałego zabytku architektury w naszym mieście. Dzisiaj w dniu 2 maja w Hrubieszowskiej Cerkwi odbędzie się ważna uroczystość. Po wielu latach konserwacji, remontów wreszcie świątynia prawosławna w Hrubieszowie odzyskała dawny kształt i jest już w pełni wyremontowana. Te remonty trwały od lat 60. Dzisiaj z udziałem duchowieństwa z diecezji lubelsko-chełmskiej nastąpi uroczyste poświęcenie wyremontowanej świątyni. Świątynia prawosławna w Hrubieszowie jest wyjątkową. Tylko dwie takie na świecie posiadają 13 kopuł. To miejsce jest odwiedzane przez wszystkich turystów przyjeżdżających do Hrubieszowa. I dzisiaj zgromadziła wielu gości, którzy przyjechali, aby wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest poświęcenie wyremontowanej świątyni. O parę słów wprowadzenia proszę księdza proboszcza Jana Kota. No bardzo się dzisiaj cieszymy w Hrubieszowie, że następuje ten dzień właśnie zakończenia remontu świątyni. Jak nasi miejscowi Hrubieszowianie widzieli, trwało to długo, pomalutku, małymi kroczkami, ale dążyliśmy do celu. Dzisiaj ten cel zostaje uhonorowany taką wisienką na torcie, a mianowicie cerkiew będzie wyświęcona po remoncie, nowy ołtarz, który zostanie także wyświęcony, więc to jest bardzo takie, myślę, że w moim życiu to największe takie przeżycie jako kapłana i proboszcza tej parafii. Widzę, że jest bardzo wielu gości. Jest.
bo to jest wydarzenie całej cerkwi, to nie jest tylko nasze parafium w Hrubieszowie, to jest wydarzenie na całą Polskę, że tak piękna, jedyna świątynia jest dzisiaj konsekrowana. Skąd gościmy duchownych? Z całej naszej diecezji, nie tylko, bo z diecezji warszawsko-bielskiej, także z zagranicy mamy gości. To jest takie, tak jak powtarzam, wielkie wydarzenie dla naszego miasta, ale także wielkie wydarzenie dla całej Polski. No ponieważ ta świątynia jest wyjątkowa, a ten remont, który ciągnął się przez wiele dziesięcioleci, naprawdę wreszcie szczęśliwie dobiegł do końca. Ja pamiętam lata 60., kiedy no tak robiono to fragmentarycznie, a później nie mogłem przeżyć tego zamalowania tych fresków, tak, w latach 70., tak. Ale teraz jest to już wszystko zakończone. 21 fresków wróciło z powrotem na zewnątrz. Wszystkie freski w środku zostały przeprowadzone. Konserwacja na tych freskach, więc wszystko to tak, jakby dzisiaj, powiedzmy, ktoś w latach 40., 30. przyszedł do cerkwi, widziałby to samo. Tak. Kto dokona wyświęcenia? Dokona jego ekscelencja, najprzewielebniejszy arcybiskup lubelski, chełmski, więc nasz biskup. Tak jest. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Za chwilę rozpocznie się uroczysta msza. Są już goście zaproszeni. Jest pan wicestarosta, pani burmistrz. Są przedstawiciele duchowieństwa, parafii katolickich oraz wielu gości, którzy już tutaj zapełniają świątynię. Wnętrze świątyni wygląda bardzo efektownie. Wszystkie freski są odnowione i ołtarz główny. Thank you.
Uroczystość poświęcenia ołtarza kończy procesja wkoło świątyni, w której biorą udział wszyscy uczestnicy liturgii. Procesja kończy modlitwa przed drzwiami świątyni, którą prowadzi biskup Abel. Пресвятая Владычица наша, Богородицы, образ святейшая Твоя Церкви, сирец самого Тересе нашего, и живой храм Твой, всехвальным апостолом Павлом, именовать исподобивеси, утверди его до скончания века, непоколебимо и прославлено в Тебе, исподобина с гнем хвалы, и словословие незазорно принесите славе Твоей и единородному Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Твоему Духу, в разуме и всяком чувстве, поклоняющимся Тебе, во страсти Твоем, божественный чтенок достойный покорение. Thank you.
należy nowo świątyni. A my dzisiaj uświadomialiśmy poświęcenie świątyni zabytkowej. Otóż, szukając odpowiedzi na to pytanie, trzeba najpierw powiedzieć o tym, o czym słyszeliśmy też w modlitwach dzisiejszego poświęcenia, że ołtarz, czyli najważniejsze miejsce w świątyni, został utwierdzony, zapieczętowany i modliliśmy się o to, ażeby zachowany został do końca tego wieku, do końca świata. I każde naruszenie ołtarza wymaga jego ponownego poświęcenia. I tak też było tutaj w Powieszowie, że skomplikowane i zaawansowane prace remontowe wymagały tego, ażeby ołtarz był naruszony. Ale dzisiaj został on ponownie poświęcony. I po raz kolejną odpowiedzią na postawione przeze mnie pytanie jest to, że poświęcenie cerkwi, poświęcenie ołtarza możemy porównać z chrztem dziecka. Przecież były tutaj do tej pory sprawowane nabożeństwa, były one tak samo ważne, jak i teraz. Jednak tak samo jak dziecko funkcjonuje do chrztu, ale kiedy zostaje już ochrzczone, staje się dzieckiem Bożym i temu ochrzczonemu człowiekowi dany jest zalążek życia wiecznego, tak samo i cerkiew w momencie jej poświęcenia staje się w pełni domem Bożym, w którym mieszka Bóg. Staje się miejscem, które jest całkiem inne niż wszystkie pozostałe miejsca, ponieważ tutaj przebywa Bóg w świętej Eucharystii, która jest sprawowana właśnie na ołtarzu. I obrzęd poświęcenia cerkwi również jest, możemy znaleźć wiele wspólnych elementów z sakramentem chrztu i wierzbowania. Ołtarz był umywany, płyta ołtarza była przybijana, później był namaszczony świętym mirem, krzyżmem, tym samym, które używane jest do sakramentu wierzbowania, jako przepieczętowanie łaski Ducha Świętego. Później odbyła się procesja z relikwiami świętych męczenników, które to relikwie zostały umieszczone w tymże ołtarzu. I my dzisiaj sprawujemy właśnie boską liturgię na wzór pierwszych chrześcijan, którzy sprawowali na grobach męczenników, a my sprawujemy na ołtarzu, w którym umieszczone są relikwie świętych męczenników. Ale i dzień dzisiejszy, drodzy bracia i siostry, jest szczególny. Albowiem dzisiaj, 2 maja, my wspominamy świętych męczenników ziemi krubieszowskiej. I właśnie relikwie jednego z tych świętych, świętego Serbiusza Zacharczuka, zostały umieszczone w tymże ołtarzu. Kim był święty Serbiusz? Otóż urodził się on nieopodal Krubieszowa, w Szykowicach. Później jako kapłan posługiwał w Nabrużu, na ziemi tomaszowskiej. Posługiwał na parafii, w której to cerkiew została zburzona w 1938 roku, ale pomimo tego wierni prawosławni nadal gromadzili się w domu kapłana, gdzie była kaplica, w której się modlili. I w tejże kaplicy, w której służył święty Serbiusz, doznał on męczeńskiej śmierci. Podczas sprawowania nabożeństwa, mając zaledwie 28 lat, został przez oprawców pobity do nieprzytomności i ostatecznie zastrzelony. I kolejnym świętym, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, który również jest zaliczony do świętych męczenników ziemi krubieszowskiej, których widzimy tutaj na ikonie, po mojej lewej stronie, jest święty Bazylii Martyr, który urodził się z kolei w Teratynie, również na ziemi
1944 roku. Później, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1919 roku posługiwał w Sosnowcu, na Śląsku, ale jednocześnie powierzona mu została praca nad reaktywowaniem prawosławnego duszpasterstwa wojskowego. I już w 1921 roku w randze pułkownika zostaje on naczelnym prawosławnym kapelanem wojskowym. Był on również jednym z bliższych współpracowników pierwszych metropolitów niezależnej autokefalicznej cerkwi prawosławnej w Polsce. I kiedy w 1936 roku przechodzi on na emeryturę, powraca i posługuje w swoich rodzinnych stronach, właśnie w Teratynie, gdzie już przed zakończenia wojny w 1945 roku, 4 maja, wtedy był to prawosławny Wielki Piątek, w dniu męki i cierpień Chrystusa, i on doznaje śmierci męczeńskiej, również w swoim domu, gdzie oprawcy również strasznie go męczyli i ostatecznie tak samo, jak i poprzedni święty, o którym mówiłem, został zastrzelony. I dla tych, którzy męczyli tych świętych, nie było niczym, czym można byłoby im oddać szacunek. Nie widzieli oni w sutannie, którą nosili przez swoje kapłańskie życie, w krzyżu kapłańskim. I nawet, jak w drugim przypadku, nie widzieli oni szacunku w mundurze oficera Wojska Polskiego. I myślę, że dzień dzisiejszy, kiedy obchodzimy Święto Narodowe, Dzień Flagi Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej, myślę, że i dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto jest dobrą okazją ku temu, ażeby wznieść naszą modlitwę o pokój. Ale my, prawosławni, czynimy to podczas każdego nabożeństwa. Co najmniej dwa razy w litanii wielkiej i w litanii usilnej wzywamy jeszcze moli się o Bogochranimie i stronie naszej, Włascieki, Woństwie i ja. Jeszcze módlmy się za Bogiem chronioną Ojczyznę naszą, jej władzę zwierzchnią i wojsko miłujące Chrystusa. Jednak wspominając dzisiaj pamięć świętych, my, drodzy bracia i siostry, musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób my powinniśmy czcić pamięć świętych. Oczywiście poprzez modlitwę, przez ich wstawiennictwo, oczywiście poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, podczas których pamięć tych świętych wspominamy, ale przede wszystkim pamięć świętych powinniśmy czcić poprzez naśladowanie ich postaw w swoim życiu. I święci męczennicy, których my dzisiaj wspominamy, oni oddali swoje życie tylko za to, że byli prawosławni. Ale mieli Boga w sercu tak głęboko, że nie wyrzekli się swojej wiary, swojej tradycji, w której zostali wychowani, wiedząc dobrze, że na pewno byłoby tak łatwiej i śmierć im wtedy by nie groziła. Dokonali oni wielkiego poświęcenia. I my dzisiaj, obchodząc pamięć świętych męczenników, musimy się zastanowić, co my jesteśmy w stanie zrobić dla Boga. Jakie poświęcenie my możemy dać dla Wszechmogącego Boga? Chociażby zobaczmy, że cały tydzień trwa 168 godzin, a nam czasami trudno jest poświęcić spośród tych godzin, spośród całego tygodnia, półtorej godziny, ażeby w niedzielę, w Dzień Święty, pójść do świątyni i oddać cześć Bogu. My w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy, że jesteśmy zapracowani, mamy tak wiele obowiązków, to co wieczne, to co boskie, odkładamy na nie. Ale kiedy sobie to uświadomimy, przypomnijmy sobie wtedy o świętych męczennikach, którzy właśnie za swoją wiarę oddawali swoje życie i jednocześnie podziękujmy im za to, że my dzisiaj, w dzisiejszych czasach, chociażby tutaj u nas w Polsce, możemy spokojnie, bez żadnych konsekwencji, wyznawać wiarę w Boga,
być chrześcijaninami i chodzić do świątyni, wznosić nasze modlitwy. I tak też dzisiaj wznieśmy nasze modlitwy, drodzy bracia i siostry, przez wstawiennictwo świętych męczenników Hrubieszowskich do Wszechmogącego Boga, ażeby dobry Bóg dał nam tą wielką wiarę, o której słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana. Ażeby ta wiara została zakorzeniona tak w naszym sercu, żeby doprowadziła wszystkich nas do życia wiecznego w Królestwie Bożym. Amen. Naszą audycję kończy druga część koncertu Zapamiętaj imię moje, który upamiętnił 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, a został zaprezentowany na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury. Przechodzień przypadkowy widzieć mógł.
Dzień, rok, wiek, dwa nie.
stał mnie przed drogiem. Gdzie jest teraz jeden, Bóg wie gdzie? Pasteria, dom, szalon, gościnnie ciepły i bezpieczny dom, szalon, odpocznie tu żyd, tułacz wieczny, aj, dili-daj, 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 kawenu, szalom, alejchem, szalom, szalom. Pasteria, dom, szalon, gościnnie ciepły i bezpieczny dom, szalon, odpocznie tu żyd, tułacz wieczny, aj, dili-daj, 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 kawenu, szalom, alejchem, szalom, szalom. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mem sklepiku, zwykle tak pełnym krzyku, wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie. Ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tyś samochodem przybył wraz, a obok ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakbym przez mgłę widziała was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, wprost pod twoje nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Wiesz, co pani jest? Pytałeś mnie. Hen do pałacu bram. Ten dzień, ten twardy cud,
utęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Coś rodzi się i coś przemija.
Z radosnym sercem, uraki, mele, same, a spójrzmy się z radosnym sercem.